Starożytny Egipt do dzisiaj kryje przed nami wiele tajemnic. Prawdę mówiąc, starożytny to tak odległy termin, a historia Egiptu jest tak stara, że z naszej perspektywy starożytni Egipcjanie badali nawet swój, starożytniejszy Egipt. Dzisiejsza historia odnosić się jednak będzie do odległych czasów tylko pozornie. W 2000 roku w Pakistanie odnaleziono sarkofag z zamkniętą w środku mumią. Na wyłożonym złotem drewnianym sarkofagu znajdowała się inskrypcja, która głosiła, że zmumifikowana osoba wewnątrz jest nieznaną z imienia córką perskiego króla Xerxesa, choć prawdopodobnie mogła być to jego córka Rodugunda. Odkrycie wywołało wielkie zamieszanie wśród archeologów i muzeów, a także władz Egiptu, Iranu oraz Pakistanu, ponieważ była to pierwsza pozornie perska mumia, a także jedyny zachowany fizyczny dowód na istnienie drzewa genealogicznego króla Xerxesa. Co ciekawe, perska księżniczka została zmumifikowana w tradycyjny egipski sposób, choć niepełny. Ale o tym za chwilę. Oznacza to, że wyodrębniono wszystkie narządy wewnętrzne kobiety, wliczając w to mózg. Zwykle podczas balsamowania ciała organy osuszano, a następnie namaszczano żywicami i innymi substancjami konserwującymi. Nie wiadomo, co się z nimi stało w tym przypadku. Znalezisko poddano badaniom pod czujnym okiem specjalistów, ale drugie, zdecydowanie dokładniejsze rzucenie okiem na zwłoki ujawniło wiele mniejszych szczegółów, które do siebie zwyczajnie nie pasowały. Najważniejszym jednak szczegółem było określenie wieku zmumifikowanej księżniczki. Owszem, była to kobieta w wieku około 21, może 25 lat. Samych zwłok jednak nie datowano na tysiące lat wstecz. Ofiara zmarła około 1996 roku w wyniku tępego uderzenia, prawdopodobnie potrącenia przez samochód. Puszka Pandory została otwarta, a wraz z nią jedna z najdziwniejszych tajemnic ostatnich lat. Archaeologists have healed... Okazało się, że starożytna trumna wcale nie jest tak starożytna, jak na początku wszystkim się wydawało. Dowodów na fałszerstwo było pełno, lecz trzeba było im się dobrze przyjrzeć. Sam sarkofag datowany jest na około 250 lat, na co wskazywać ma wykorzystanie drewna do zbudowania go o takim mniej więcej przybliżonym wieku. Trumna była nie tylko nowa, ale w niektórych miejscach znaleziono na niej również lakier. Był to nowoczesny lakier i miał zaledwie 20, no może 30 lat. Wyglądało na to, że do wykonania trumny użyto starego drewna oraz starych drewnianych mebli. Chociaż sarkofag został wyrzeźbiony królewskimi symbolami, bliższe badanie ujawniło ślady ołówka, które zostały wykonane w celu poprowadzenia rzeźbienia. W odległej Persji, czy nawet w Egipcie, ciężko było raczej o ołówki. Inskrypcja umieszczona na sarkofagu używała greckiej formy imienia Xerxes zamiast perskiej i zawierała błędy gramatyczne. Fałszerze użyli wersji Rodugun. Inskrypcję datowano na nie starszą niż lata 30 XX wieku. Bandaże na mumii pochodziły z niewłaściwego okresu, a kamienna pokrywa sarkofagu datowana była na około 5 lat. Tomografia komputerowa mumii wykazała, że podczas balsamowania usunięto serce, czyli dokonano czegoś, czego Egipcjanie absolutnie nie robili. Był to jedyny nieruszany przez nich organ. Co więcej, ścięgna, które powinny były ulec rozkładowi na przestrzeni wieków, pozostały nienaruszone. Kolejną nieścisłością jest to, że perska księżniczka została nieudolnie zabalsamowana, naśladując system chowania zmarłych w Egipcie, samemu nie mając z Egiptem nic wspólnego. Persowie nie byli chowani w sarkofagach. Dodatkowo była to rzekoma córka władcy, który rządził ogromnym i bogatym imperium. Logicznie rzecz biorąc, ozdoby na ciele mumii powinny być duże i ciężkie, wartościowe, natomiast te złote ozdoby były tak tanie i delikatne, że skręcały się i gięły przy dotknięciu. Jak to możliwe, że tak bogata córka króla została pochowana z tak tanią i skromną biżuterią? Jest to więcej niż pewne, że badacze mieli styczność z archeologicznym fałszerstwem, wyprodukowanym w celu sprzedaży na nielegalnym rynku antyków, ale również i z prawdopodobną ofiarą morderstwa. Ofiara
nie była perską księżniczką, to jest pewne. Pytanie brzmi, kim była? Aby do tego dojść, muszę wam opowiedzieć, w jaki sposób odkryto zapieczętowaną trumnę perskiej spadkobierczyni tronu. Jeden z archeologów przypomniał sobie, że skontaktował się z nim pośrednik w sprawie mumii. Podczas śledztwa w sprawie odnaleziono kasetę wideo nagraną przez Al-Akbara, w której ten stwierdził, że ma ową mumię na sprzedaż. Policja szybko namierzyła i przesłuchała Akbara, który upierał się, że nie był w posiadaniu sarkofagu. Jedyne co, to zostało mu zlecone nagranie takiego wideo i umieszczenie go na czarnym rynku, by pomóc szybciej znaleźć kupca. Kolejne tropy zaprowadziły policję do Mohameda Rikiego w Beludżystanie, który okazał się być pierwotnym sprzedawcą mumii. Ten twierdził, że otrzymał ją od Irańczyka o imieniu Sharif Shakh Bakhi, który z kolei powiedział, że znalazł ją po trzęsieniu ziemi w pobliżu Kwety. Sporo tych powiązań, ale po nitce udało się dotrzeć do kłębka. Mumia została wystawiona na sprzedaż na czarnym rynku antyków za równowartość 11 milionów dolarów. Na szczęście w porę została zabezpieczona, ale schody pojawiają się przy identyfikacji ofiary, znajdującej się wciąż wewnątrz sarkofagu. Nawiasem mówiąc, Riki i Akbar zostali oskarżeni o naruszenie krajowej ustawy o zabytkach i archeologii. Postawiono im zarzuty handlu artefaktami historycznymi, fałszerstwa archeologicznego oraz handlu na czarnym rynku, za co otrzymali karę 10 lat pozbawienia wolności. Irańczyk Sharif Bakhi uciekł przed odpowiedzialnością i do dnia dzisiejszego nie został odnaleziony. Pakistan jako miejsce odnalezienia sarkofagu oraz mumii spierał się z Iranem o prawa do zachowania zdobyczy. Iran, czyli współczesna Persja, powoływał się na swoje dziedzictwo i żądał oddania sarkofagu. Finalnie batalię o prawa do sfałszowanej własności wygrał Pakistan, a sarkofag umieszczono w Muzeum Narodowym. Wróćmy do ofiary, bo oczywistym jest, że służby miały do czynienia ze zbrodnią. Podejrzanych dokonania zbrodni było wielu, ponieważ sarkofag był w posiadaniu wielu pakistańskich i irańskich dealerów. Nikt jednak nie znał tożsamości ofiary, a kluczowym aspektem w sprawie było to, by odkryć, kogo ciało wykorzystano, by sfałszować perską księżniczkę. Niestety, przy tak daleko postępującym procesie balsamowania zwłok, wyczytanie z nich czegokolwiek więcej jak płeć to tylko strzały w ciemno. Kobiecie usunięto zęby po śmierci, co nie pozwalało na identyfikację dentystyczną. Zidentyfikowanie ofiary w jakikolwiek inny sposób było już całkowicie niemożliwe. Dowody te skłoniły pakistańską policję do wszczęcia śledztwa w sprawie prawdopodobnego morderstwa, w ramach którego ponownie przesłuchano pośredników zaangażowanych w sprzedaż sarkofagu na czarnym rynku. Mieli nadzieję, że uda im się zidentyfikować kobietę i jej mordercę, ale jak dotąd sprawa pozostaje w zawieszeniu. Nie wiemy na pewno, czy została zamordowana, czy to tylko przypadkowa ofiara. Ślad po tępym urazie widoczny był w dolnej części pleców kobiety, mniej więcej na wysokości jej miednicy, co nie pozwala zawęzić tropów, bo takiego urazu można doznać na dziesiątki różnych sposobów, między innymi będąc potrąconym przez samochód. Równie dobrze mogłyby to być skradzione lub odkupione zwłoki z cmentarza lub z kostnicy. Służbom, tak samo jak i nam, pozostaje jedynie gdybanie. Kimkolwiek była ta kobieta i jaki był powód jej śmierci, pozostanie to tajemnicą. Fundacja Eddy przejęła opiekę nad ciałem i ogłosiła, że zostanie ono pochowane z należytymi obrzędami pogrzebowymi. Pochówek nieznanej kobiety przeprowadzono dopiero w 2008 roku. Sprawa perskiej księżniczki została rozwiązana w połowie i chyba nigdy nie będzie dane nam poznać prawdziwego zakończenia tej historii. Ani tożsamość zmumifikowanej kobiety, ani lokalizacja irańskiego przemytnika, ani informacje o fałszerzach artefaktów nie są i raczej nie będą nam znane. Od czasu odnalezienia anonimowej kobiety, błędnie uznawanej za perską spadkobierczynię tronu, pojawiły się podobno dwie podobne perskie mumie. Prawdopodobnie też wyprodukowane przez ten sam gang fałszerzy, którzy po raz kolejny odebrali cudzą tożsamość, a ciało zamknęli w sarkofagu, nadając mu nowe, dumnie brzmiące, historyczne imię. Czarne serce.